Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pakuś i zapraszam na kolejny odcinek z Godika. Jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio super skokiem wiary. Zeszliśmy trybem przyspieszonym od Xardasa. A właśnie, tak z czystej ciekawości. Jak się schodzi z wieży Xardasa, skoro my mamy runę teleportacyjną do niego, tam na samą górę. I nie można później zejść. A to ciekawostka. To widzicie. Trzeba by się teleportować w takim razie do magów wody i chyba tutaj wrócić, a to bez sensu. Dobra. Tak jak Xardas tam w poprzednim odcinku polecił, zlecił, nakazał, nie wiem jak to określić, idziemy do ruin starej cytadeli, gdzie niby znajduje się wygnany szaman orków. I on ma nam pomóc dowiedzieć się więcej o naturze, pochodzeniu śniącego. Więc idziemy tak zrobić, idziemy to sprawdzić. Tutaj będzie kilka orków na pewno po drodze, ale chyba już nie tylu, ilu było w poprzednim odcinku. Nie dam rady ich załatwić z łuku, a tu gdzie bym sobie... Aha, bo tam jest już stary obóz od razu i tu się dało tak szybko czmychnąć. No widzicie. Taka ciekawostka, taki skrót. Dobra, ale to nieważne. Nie przyda mi się to już ta wiedza w ogóle. Zresztą i tak by mi się nie przydała, bo... No bo i po co, nie? No coś nie ma tych orków. Myślałem, że będą. Ale to może i lepiej. Chociaż przydałby się ktoś, żeby, wiecie, rozgrzać troszeczkę w walce. Bo na razie drewnianie to pewnie pójdą te pierwsze walki, a jestem po nagraniu Wiedźmina właśnie. O! I tam się walczy jednak troszeczkę inaczej. Ale głośny był ten ork. Żeby przyciszyć dźwięk. Mam nadzieję, że wysłyszycie już wszystko dobrze. Po podgłośnieniu. W sumie to mogłem to sprawdzić, jak nagrałem poniedziałkowy odcinek. Jakieś tam firebole się kastują, słyszę. W sumie mogłem sprawdzić, jak nagrałem poprzedni odcinek, czy dźwięk jest już ok, czy nadal jest coś nie tak. W sensie, czy dialogi są nadal za cicho, czy nie. No ale zapomniałem, przyznaję szczerze, przyznaję się bez bicia, zapomniałem. Ork strażnik, wow, to jakiś silniejszy od wojownika żołnierza, czy niekoniecznie? Dobra, bo ten już się odpalił na mnie. Ten drugi zresztą też. Pięknie. Chyba wszyscy, co? Szamanie. Kto tam? Wszyscy? Tak? O Jezus Maria. Kot spadł z dropak. Pewnie słyszeliście. Dobra. Szamanie Urszaku. Gadamy. Podziękować obcy, zły orkowie chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. A no? Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Ma chyba nogę złamaną, nie? Czy tak dziwnie stoi, czemu tak wygodnie? Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Gdzie? Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Aha. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak. Ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni sen ducha. Jak Urszak. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak. Pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły.
rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom, bracia bez serc, i żyją, i nie. Tak i tak, Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię Śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. Czyli zombiorki. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Krusza. Ale po co? Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Aha. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak iść. Bić Urszak. Ale widzisz, daliśmy im radę. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. Ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta? Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dobrze, już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Dobra, nie krzycz. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Dobra, tylko gdzie... Gdzie cię trzymali, gościu? Jest przytrzymywany w starej kopalni? Urszak nie rozumie. Byłeś niewolnikiem w opuszczonej kopalni? Urszak nie zna słowo. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak niewolnik w kopalni, w kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. Obcy teraz przyjaciel Urszak. No widzisz. Przyjaciel weźmie talizman Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. No dobra, co on mi tam dał? Talizman orku, ochrona przed ogniem 20. O, wolę siłę. Dobra, to w takim razie musimy się udać teraz do wolnej kopalni. Poszukiwania Ulumulu, wypełniony szaman orków. A skoczę jeszcze do Xardasa. Czy ja mam teleport wybrany? 7. Dobra, ja sobie muszę to uporządkować w ogóle. 6, to co mam tutaj jeszcze? To. Dobra. Tak, 4 do magów, 5 do Xardasa. Mam manę? A gdzie tam? W żadnym wypadku. Skoczę do Xardasa, bo nie wiem, czy ja mogę mu już to powiedzieć i czy to coś tam zmieni, czy nie? Właściwie to chodzi mi o to, czy dostanę doświadczenie po prostu. Trochę więcej. Dobra, gdzie to się wchodziło? Chyba tutaj, co? Tak. No, a jak nie, no to idziemy odbijać w takim razie wolną kopalnię. A z tym wiąże się również nowy pancerz. Z czego się bardzo cieszę. Xardas, ej, gościu. Kończ tam czytać. Ja mogę ci powiedzieć, co... O, mogę. Rozmawiałem z szamanem orków.
Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali Śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, Śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Okej. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Okej. Ale taki nieprzygotowany, to ja tam nie pójdę. Tyk, witaj. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. Proszę mnie nie zaczepiać. Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Nie ma problemu. Dobra, dzięki. O Jezus. Rozmawiałeś z Xardasem? Tak. No wiesz. Wiesz? Co wiesz? To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. No czemu mu nie powiedziałeś, że... A mogę jeszcze z tą pogadać coś? Gościu. Przestańcie czytać te książki. Witaj. Na pewno znacie je na pamięć. Dobra. Obyś wrócił. No. Dobra, no to w takim razie udajemy się do Gorna, ale jak tu był... Zaraz, kto sprzedawał mikstury? On? No tak. Ja sobie kupił jeszcze kilka tych na szybkość, bo mi się kończą chyba. Witam. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. I mikstury szybkości, ale te dwuminutowe właśnie, te lepsze. No tak z trzy może, niech będzie. Mam coś do sprzedania? Dobra, już ci zapłacę rudą, bo już ruda mi chyba kompletnie nie będzie potrzebna, tak mi się wydaje. Chciałbym, żeby już tak było. Dobra, 300, proszę bardzo. Dokonaj transakcji. Jeszcze kilka znalazłem tych mikstur gdzieś tam chyba po drodze. No, mam 6, to nieźle. Dobra, ale najpierw sobie odpalę tą krótszą, bo to nie jest aż tak daleko. Potem sobie odpalę dłuższą, bo będę musiał się jeszcze wrócić do nowego obozu, no ale to... nie uprzedzajmy faktów, jak zwykle. Od razu wiedziałem, że... To będzie trochę walki za chwilę, ale no to dobrze, będzie ciekawszy odcinek przynajmniej. Niż takie samochodzenie i załatwianie spraw i gadanie z ludźmi. Na dzisiaj coś szalonego naprawdę, chyba Śniący wstąpił w moje koty, bo... Nie wiem, czy słyszycie, co tu się dzieje w tle. Przygotowujemy się do kontruderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Tylko jak zabijecie ludzi Gomeza w kopalni, to praktycznie za wiele ludzi w starym obozie nie zostanie. Ale dobra, okej. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako jeden z naszych najlepszych najemników zostałeś wyznaczony do udziału w tej misji. Pójdę z tobą. Razem może się nam udać. Za zaszczyt. No dobra, super. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. Tych strażników, co znałem, to zabiłem. Przy bramach do starego obozu. No dobrze, chodźmy. No. Czemu nie? I tak muszę dostać się do kopalni. Nieważne, dlaczego to robisz. Cieszę się, że jesteś z nami. Nie ma problemu. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. Nie ma problemu. Idziemy. Do boju.
Do boju. O, mikstura się akurat skończyła. No właśnie. Szybciej, Gorn. Mam całą rudę wydobędą, jak tak będziesz chodzić. Uff, prawie zapomniałem. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. No dobra. Więc lepiej do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na ciebie tutaj. No, to teraz tak. Wezmę sobie tą dwuminutową i lecimy. Chciałem sprawdzić, czy mi kot czasami nie wchodzi. Na blat w kuchni. Czego robić nie może. Jest bezwzględny zakaz wchodzenia na blat w kuchni. Też i tak to robi, jeden i drugi. Kotów się niestety wyszkolić za bardzo nie da. A jak ktoś zna sposób na wyszkolenie kota, to chętnie posłucham, poczytam, chętnie się dowiem czegoś nowego. Dobra, wilku, co tam chciałeś? No, co tam? No. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. Hehe, jak sobie nazwę zmienił. O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. No dobra, nie mam problemu. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Dobra. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. No, nie powiedział, ile powinno wystarczyć. No dobra. Punktów nauki mam, powinienem mieć 20 mam aż. No dobrze, to jak mam 20, to ja jeszcze bym sobie w takim razie podszkolił troszeczkę zręczności. Żeby lepiej strzelać z łuku, bo w tej kopalni to się przyda bardzo strzelanie z łuku. Więc chciałbym trafiać z tego łuku. Chcę się nauczyć czegoś. Dobra, zręczność plus 5, 10, 15 i 20. Super, dzięki. No, i możemy lecieć dalej. I teraz mam tym sposobem zręczności już sztuk 63. No to całkiem myślę nieźle. Napój szybkości, to wezmę ten krótszy, żeby Gorna nie wyprzedzić, jak będziemy biegli, i dobra, i możemy już lecieć. No, myślę, że troszeczkę będę lepiej teraz trafiał z tego łuku. Przyda się w tej nowej kopalni, bo tam strażnicy stoją na podwyższeniach i oni strzelają z kusz, i oni całkiem nieźle z tych kusz strzelają, więc chciałbym, wiecie, mieć jakąś kontrę na to i być po prostu szybszym strzelcem niż oni. Dobra, Gorn, możemy lecieć. Siemano, siemano. Witam, witam. Ruszamy. Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Idź przodem, pójdę za tobą. Dobra, tylko troszeczkę pobiegnę szybciej na początku. Bo wiesz, mikstura mi działa, chyba że, nie wiem, tyłem pobiegnę albo coś. Nie, no dobra, on mnie powinien dogonić chyba. Raczej nie będzie miał problemu z tym. Wie, gdzie iść. Ja nie wiem, bo mnie tu nigdy nie było. Przynajmniej podczas tej rozgrywki. Nie, bo nie przyszedłem tu chyba, nie? Nie, bo można tutaj było przyjść po darmowe spodnie kopacza, ale nie chciało mi się tutaj chodzić. Stwierdziłem, że i tak miałem dużo rudy, więc kupiłem. Dobra, ściągnijmy sobie kretu szczura z włóku. Cyk, proszę bardzo, jaki jestem niesamowity strzelec. Nie mam sobie równych. Ciekawe, jakby wyglądała gra tylko i wyłącznie łukiem na przykład, albo kuszą. Lepiej chyba łukiem, bo kusza się dłużej przeładowuje. Gra nie jest w sumie stworzona pod tak typowo... ja dawno nie zapisywałem gry. Kurde, jakbym się teraz wykrzaczyło, to bym był bardzo zły. Gra nie jest stworzona w sumie tak typowo pod łucznika. No tak samo jak nie jest stworzona pod maga, to o tym też mówiłem chyba w którymś z poprzednich odcinków. Co tam, Gorn? Uwaga! Brzytwy! Polują w stadach jak zębacze, tylko gryzą znacznie mocniej. Powinniśmy się najpierw z nimi rozprawić. Znasz mnie, lubię wiedzieć, co mam za plecami. I dlatego
postanowiłeś odwrócić moją uwagę, żebym ja odwrócił się plecami do brzytw, tak? No to gratuluję. Dziękuję bardzo, kumplu. No proszę, całkiem nieźle mi to tutaj wyszło. Tym łukiem. Bo brzytw jak się troszeczkę odsunął, jak w niego strzelałem, więc całkiem ciekawe. No, także widzicie, no to strzelanie z łuku takie tutaj jest, jakie jest. No tak raz te obrażenia wejdą, raz nie wejdą. No, ale patrzcie, mogłem trzymać go na dystans, bo każde jedno uderzenie go trochę ode mnie odsuwało, więc może ten łuk faktycznie nie jest taki zły. Może od początku trzeba było iść w łucznictwo? Jezus, Gorn, co ty robisz? Jak dalej pójdzie, to sam będę musiał całą kopalnię odbić. Dobra. Napiję się mikstury leczniczej, napiję się kawy leczniczej. A tak naprawdę to zwykłej kawy. I lecimy. Tu już żadnych przeciwników, w sensie żadnych potworów być nie powinno. Gdzieś tu chyba są trolle. Tak mi się wydaje, że gdzieś tu można chodzić tymi chyba górskimi... Znaczy chodzić po tych górach i chyba gdzieś są trolle, ale nie jestem przekonany, bo wydaje mi się, że tylko raz gdzieś tam kiedyś bardzo dawno temu je tutaj spotkałem. Albo po prostu tutaj wszedłem i wpisałem kod na trolla, nie pamiętam. Są dwie wersje, 50-50. Może to sprawdzę, grając tym razem. Zobaczymy. Dobrze, no tu po drodze nikogo nie ma. Nie chcę mi się przeszukiwać tych ciał, bo tu w sumie... Dużo nie ma. Dobra, tam stoją jacyś niemilcy. Jest ich sztuk trzech. Czy będziemy gadać, czy mogę was po prostu zastrzelić? Jak nie przez... Okej, chyba mogę was po prostu zastrzelić. Chociaż to chyba wy mnie zastrzelicie prędzej. Tak jest. To wy mnie zastrzeliliście. Dobra, to ja spróbuję z wami pogadać w takim razie. No nie, no dwie kusze to już jest jednak przesada. Aż takiego dobrego pancerza nie mam. Hej, patrzcie, to ten facet z nowego obozu, przez którego mamy tyle kłopotów. Ze mnie? Gdybyś wykazał wtedy choć odrobinę rozsądku, mógłbyś teraz być po stronie zwycięzców, po naszej stronie. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! To co, to jakbym ci zapłacił, to byś mnie teraz nie bił, czy co? Bo nie rozumiem. Ten jak mi przywali. No i do widzenia, proszę bardzo. Szakal, raz. No i łukiem jest o tyle to fajne, że... przeciwnicy padają od razu, a nie trzeba ich dobijać. Ale to tam. Znaczy no przy trzech to jest jeszcze okej, jakby ich było więcej, no to zdążyliby powstawać. Co prawda nie mieliby broni. I za dużo to by mi nie mogli zrobić. Bo biliby mnie tylko z pięści. Coś mieliście ciekawego? Szakalu. Szakal miał ciężką kuszę. A to wezmę, bo ją sprzedam jakby co. Jest lepsza broń od mojej? Nie. 66 to jest jednak cały czas najlepsza. Przynajmniej póki co. Nie wiem, czy gdzieś jest do zdobycia, do kupienia lepsza broń. Nie mam pojęcia. Jednoręczna oczywiście, no bo dwuręczniaki to w sumie w tym rozdziale to każdy będzie lepszy od tej broni, co mam teraz. Dobra, zapiszę, bo nie wiem, czy będę musiał się wracać po Gorna, czy on się magicznie tutaj pojawi, jak wejdę do kopalni. Mam nadzieję, że się pojawi. Z nim to są problemy w tej kopalni, on się tak potrafi zaciąć i gdzieś zgubić. No, jest na szczęście, dobra. No i widzicie, tutaj stoją po bokach i nawalają skórz. Gorn już tam spadł gdzieś w cholerę, już go nie ma. No, jakbyś zaczął strzelać, to by było fajnie. Widzą mnie tutaj? Nie, więc tylko się napiję. No, animacja się zacięła, ale to nic. Dobra, dobrze, że udało mi się to jakoś schować. O, Gorn tam już ciśnie po drabinie. A czy ja stąd go dosięgnę? Dosięgnę, dobra. Tylko ten z prawej teraz zaczyna mnie tu poniewierać, ale dobrze, Gorn już odwrócił. Nigdy więcej się tu nie pokazał. Odwrócił jego uwagę. Świetnie, załatwieni. Dobrze, taka praca zespołowa mi się podoba. Dobra, lecimy teraz w tego strażnika. No kurde, ten też ma kuszę. Świetna robota, chłopcze. Słaby mam ten pancerz. Mogłem sobie, kurde, załatwić na tą chwilę
jakieś pierścienie, czy tam amulety ochrony przed pociskami, bo jednak będzie trudno. No ale dobra, jakoś sobie radzimy. Na razie bez śmierci, póki co. Nie będę ich przeszukiwał, bo nie ma sensu, raczej nie mają nic cennego. Dobra, bo tamten się skuszy odpalił, ale nie sięga mnie tutaj. Ten mnie sięga, ale to do niego spróbuję podbiec. I załatwić go tradycyjnie. Dobrze. Teraz się schować przed tamtym, żeby mnie nie sięgnął czasami skurczybyk. Pełzaczami się zajmę później. Najpierw chcę wyczyścić teren ze strażników. A później się zajmę pełzaczami. On mnie tutaj chyba nie przestrzeli przez barierkę. Dobra, aha. Tamten umarł tak po prostu? Nie musiałem go dobijać, czy zapomniałem go dobić? Wow. Ale trzasnęło. A, nie dobiłem go. No to cyk. Nie macie. Dobrze. Tam ktoś kopie sobie wesolutko, a to może nie będę mu przeszkadzał. Gord się gdzieś zgubił. To już nie moja sprawa. Byle się pojawił, jak skończę. I będę chciał wyjść, żebym mógł mu powiedzieć, że już wszystko ok i że jest wesoło. Tam są pełzacze, więc strażników tam raczej nie będzie, więc podejrzewam, że musimy iść gdzie indziej, bo pełzaczami, jak mówiłem, chcę się zająć na samym końcu. Nie wiem, czy tu są jeszcze gdzieś jakieś odnogi? Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze powinni być. Tam na dole też są pełzacze. No, Gorn tu sobie tak spada i wchodzi, spada i wchodzi, to ja mu nie będę przeszkadzał. W sumie nie pamiętam rozgrywki w Gothica, gdzie on faktycznie by mi pomagał w czymkolwiek. On chyba zawsze gdzieś tam wolał chodzić swoimi ścieżkami. Tutaj jest więcej strażników? No tak, stoją tam jacyś. Dobra. No to lecimy na nich. Jeszcze tylko szybki zapis. Trochę tutaj czasu straciłem łażąc. Dobra, i tu sobie będziemy schodzić tym sposobem. Fajnie by było, jakbym mógł ich chociaż któregoś... No, ten już chciał we mnie strzelać, ale nie wyszło mu. Dobra, no to lecimy jeszcze na dół. Dobra, dzień dobry, żyję. O, ten tu zajął... A, cholera jasna, dwóch ich tam było z kuszami. No dobra, to raz jeszcze. No dalej, skacz tam. To jak to załatwić, kurde? To może tutaj bym sobie spadł? Dobra, tu się schował. Tego załatwił tak. No nie, to na pewno nie w ten sposób. Kurde, no bo oni są akurat tak ustawieni, że nie mogę się schować przed żadnym z nich. Stety, niestety. Znaczy, no niestety, tak. Całkiem niestety. Dobra, okej. Coś się dzieje. Tamten próbuje na mnie tutaj wyskoczyć. Ale mnie nie widzi, ja go też nie widzę. Dobra, nie trafia mnie póki co. Więc jest dobrze. Nadal mnie nie trafia. Dobra, ściągnięty i w tego chyba nie wyceluję, ale tego też zeskoczę i normalnie mieczem wykończę. Dobra, super. Udało się, za którymś razem, co prawda, ale się udało. Cholera, ochlapałem się kawą, no. I to po zrobieniu łyka, to jest ciekawe. Jakie mam umiejętności niesamowite. Dobra, na szczęście dużo jej nie zmarnowałem. Tam widzę następnych... czy jakbym tak się tutaj snajpersko ustawił, to go trafię? Trafię go, dobrze. Na szczęście podbiegł do mnie, żeby... kopacza nie chciałem. Kopacza nie chciałem zabijać. Dobra, załatwiony. O kurde, kto mnie tam widzi? A, jest snajper jakiś. Przyjdziesz mnie bić? Nie, ty uciekasz, dobra. Do tego snajpera chcę tam załatwić. Dobra, dead. Ja też chyba... Dostałem od kogoś, ale nie jestem pewien. Tak więc kolejna miksturka. Kurde, zbliża mi się już pół godziny, a nie chcę kończyć tak w połowie, tylko znowu odcinek będzie za dłuższy i mam dylemat teraz. Dobra, jeszcze chciałbym się wychylić. Tam jest strażnik, jeszcze jeden na górze. Tam jest kilku, a to już są cienie, więc raczej wielkiej krzywdy mi nie powinni zrobić. Go wykończyć. Ja mam nadzieję, że mi strzał wystarczy. O, ten jak się na tego nakierowało. No strzelaj! Jak się na tego nakierowało, to też go wykończę. Dobra. No, dzięki za info. Co chciałem sprawdzić? Aha, strzały. Ile mam strzał? Bo ja tak sobie tutaj strzelam wesolutko.
O 61, no to chyba będę musiał dokupić gdzieś tam kiedyś od. Aha, cień ucieka, bo chyba jestem. Po prostu zabijać ludzi. Teraz będziesz miał nie lada kłopoty. A przepraszam. Słyszeliście, nie mogę tak po prostu zabijać ludzi. Powiedział oddział strażników, który wszedł i tak po prostu zabił ludzi. No co za hipokryci. Dobra. Strażnicy chyba są załatwieni. Tak mi się wydaje, że więcej ich tutaj nie ma. No nawet poszło. Mi się wydaje, że już jest chyba czysto. Tam w lewo się idzie właśnie do już do pełzaczy kolejnych, czy nie? Czy tu jeszcze będą strażnicy? Sobie łuk wyciągnę. Nie, tu już jest chyba... No, tu już są pełzacze. Dobra, no ale pełzaczami, jak mówiłem, zajmę się kiedy indziej. A jak idzie mi z łuku na pełzacze? O, jak wejdzie krytyk, to całkiem nieźle. Dobra. Ale z pełzaczami chyba też nie ma aż tak turbo ciężkiej walki. No dobra, to ja bym wrócił w takim razie do Gorna teraz. Dzban. Dzban. Śmieszne słowo. Strasznie mnie bawi ostatnio. Dobrze, no kopaczy chyba nie muszę zabijać, co? Tak mi się wydaje. Wejdę jeszcze tutaj na drabinę zerknąć, czy... Napój? Poproszę napój. Zerknąć, czy aby na pewno nie ma już tutaj więcej strażników. Zagadam z Gornem, potem będę mógł się zająć na spokojnie pełzaczami. Dobra, nie, tu już nikogo nie ma, to schodzę. Schodzę w takim razie i wracam, mam nadzieję, że Gorn będzie stał na posterunku, czyli przy wejściu do kopalni. Raczej niedobitych strażników być tutaj nie powinno. Raczej wszystkimi się elegancko zająłem. Ciekawe, czy to są kopacze ze starego, czy z nowego obozu? Pewnie ze starego, co? Już sobie zaczęli tutaj wesoło wydobywać rudę. No ale co, oni są Bogu Ducha winni, no. Kazali im pracować, to pracują, także kopaczy zabijał nie będę. No jednego tam przez przypadek postrzeliłem, nie wiem, czy to właśnie nie ten, co tutaj biegał. Ale to był czysty przypadek, nie chciałem tego zrobić. Po prostu mi tak na niego nacelowało i wystrzeliłem. Dobra, stoper już zatrzymuję. No i tak już przekroczyłem 30 minut i tak, więc to nie ma już różnicy. Tylko tak dla mojej informacji, że czas goni. Dobra, to strażnicy wszyscy. Tam, jak mówiłem, są pełzacze. Ktoś tam jeszcze sobie wesoło wydobywa rudę. No i teraz tylko, czy Gorn wrócił na miejsce, czy on cały czas tu gdzieś biega. Dobra, on tu biegnie. To ja bym zapisał, żeby on się za chwilę nie zbagował albo coś takiego, bo pamiętam, że też chyba kiedyś miałem taką sytuację. Dobra, Gorn. Witaj! Chyba... Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz. Co ja ci zrobiłem? Utrzymuj pozycję. Dobra, zaczekam przy wejściu do kopalni i postaram się, żeby nikt nie zaszedł nas od tyłu. Okej. Do zobac... I czekasz tutaj, tak? Na spokojnie. Jest luz, jest git. Coś miał ciekawego? Wejścia broje krótko. Jest git, tak? Stoisz sobie, czekasz. Czy ja ci mogę powiedzieć, że już? Może muszę zabić tych kopaczy? Wychodzisz? Nie, tu czekasz. Dobrze. Witaj. Co, teraz... Znowu szukasz. No przecież nic ci nie zrobiłem. Dobra, chodź ze mną, potrzebuję twojej pomocy. To chyba kopaczy też muszę pozabijać, niestety, wbrew moim przekonaniom. Dobra, ale jako, że wybiło mi już 30 minut, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. W kolejnym odcinku zajmiemy się pełzaczami i machniemy sobie lepszą zbroję i pójdziemy... A nie, jeszcze u Lumulu jest do zrobienia, ale na pewno zajmiemy się pełzaczami i zrobimy lepszą zbroję. To widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!